Już kwitną kasztany i pachnie już wiosną. Hej, za rok matura. Kiedyś była modna taka piosenka. Oczywiście to dla wszystkich kolejnych roczników, bo tegoroczni wszyscy maturzyści zdają na piątkę. Jolu, jak było u ciebie? No może nie tak koniecznie wszystko na piątkę, ale no pamiętam ten egzamin. To był paradoksalnie jeden z trudniejszych egzaminów, jakie w życiu zdawać mi się zdarzyło, a było ich wiele, wiele, wiele. Ja pamiętam, że najbardziej byłem przygotowany, mówię skrótowo, z Kochanowskiego. I co? Okazuje się, że na maturze był Kochanowski. To się nazywa mieć szczęście. Ja tam miałam Przybosia. Szczęśliwi, uśmiechnięci, maturzyści, rocznik... Powiem inaczej. Maturzyści XX wieku. Wojtek Pachuta, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witamy. Halo, halo, ale ja jeszcze dodam, co dzisiaj w programie. Bardzo proszę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o projektach, jakie wkrótce będziemy realizować w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, bo udało nam się pozyskać granty. Opowiedzą o tym Marta i Magda. Zajrzymy do Muzeum Regionalnego, bo placówka wreszcie została otworzona po lockdownie. Cieszymy się niezmiernie, że może i my wkrótce, bo z wielką nadzieją patrzymy w kalendarz i koniec maja to będzie nasz czas. A muzycznie Pola Chobot i Adam Baran. To już teraz mogę powiedzieć to słowo? No. Witamy! Serdecznie! English News Flash. Ladies and gentlemen, this time in the program we will talk about the grants we have received for the implementation of two projects as part of the Patriotism of Tomorrow program. These are 9,000 zł per project, tenement houses, Weavers of the Past and Promised Land. The project was funded by the Polish History Museum. In addition, we look at a museum which has been opened after May Day picnic. We'll keep our fingers crossed for Polish secondary school leaders. Stay tuned. Na swoim profilu facebookowym napisałem, że pomimo pandemii przychodzą do nas dobre wiadomości. Chwalimy się. Jest z nami pani Magda Blada, dział edukacji artystycznej i organizacji imprez Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Witamy. Dzień dobry. I się chwalimy bardzo, bo 40 tysięcy trafi wkrótce do nas w bardzo ciekawym projekcie. Magda, jesteś sercem tego wydarzenia. Powiedz, co się będzie działo? Zacznę od tego, że projekt nosi nazwę Ziemia Obiecana, ponieważ działania, zadania realizowane w ramach tego projektu upamiętnią doświadczenia życia codziennego w przemysłowej przeszłości miasta. Będziemy odkrywać historię fabryki mebli giętych braci Tonet, będziemy odkrywać historię fabryki metalurgicznej Towarzystwo Metalurgiczne. Wszystko, co działo się w przełomie wieku XIX i XX i to, jak rozwój tych fabryk wpływał na Radomsko, na jego przeobrażenia społeczno-gospodarcze. Czyli podróż do przeszłości, do lokalnej przeszłości. Weźmie w tym udział nie tylko oczywiście Miejski Dom Kultury, będziemy mieli partnerów, ale do kogo w sposób szczególny ten projekt jest adresowany? W sposób szczególny adresujemy go do seniorów, dlatego ponieważ ta grupa po pierwsze jest moim zdaniem najbardziej poszkodowana przez pandemię COVID-19. Będzie to forma aktywizacji tej grupy seniorów, ale też dlatego, że seniorzy są jakby takim żywym nośnikiem pamięci tamtych czasów. No, oczywiście tutaj bardziej mamy na myśli pamięci przekazywanej z pokolenia na pokolenie, opowieści, opowiadania, historie rodzinne. I oni też mogą mieć najlepszą wiedzę na temat starych fabryk, tej przemysłowej historii Radomska. Oczywiście będziemy sięgać do historii, ale jesteśmy Miejskim Domem Kultury, nie może być inaczej. To będzie artystyczne sięganie do historii, prawda? Tak, to będzie artystyczne sięganie do historii. Na pewno odbędą się w ramach tego zadania warsztaty artystyczne. Na pewno będą realizowane wystawy, będą realizowane spotkania. Historia obudowana działaniami, wydarzeniami artystyczno-kulturalnymi. A kiedy zaprosimy warsztatowiczów do siebie? Zaczynamy w sierpniu.
Sierpień, wrzesień są to miesiące, w których będzie realizowany projekt, a bliższy harmonogram wkrótce będzie opublikowany. Chwalimy na się 40 tysięcy na projekt Ziemia Obiecana, a naszym gościem, jak to pięknie powiedziała Jola, była pani, która jest sercem tego projektu, pani Magda Blada, dział edukacji artystycznej Organizacji Imprez Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, a po drugiej stronie naszego stołu kolejna pracownica Miejskiego Domu Kultury, pani Marta Renik, i tym razem serce projektu Kamienice. Marta, zabierasz nas na spacer. Na spacer w ramach realizacji projektu edukacyjnego Kamienice Widzowie Przeszłości, bo Radomsko w swojej bogatej historii kryje wiele tajemnic. Skąpy materiał źródłowy nie pozwala nam odtworzyć tego, jak miasto wyglądało od początku swojego istnienia. Wiemy, że wielokrotnie było trapione przez pożary, ale mimo wszystko zachowało się kilka perełek architektonicznych. Dziś nieco zapomniane, krywają w sobie niepowtarzalny urok, klimat. Na uwagę zasługuje wiele kamienic położonych wzdłuż ulicy Rejmonta, Warszyca, Żeromskiego, Placu 3 Maja, Przedborskiej czy Kościuszki. Są to obiekty, które są źródłem historii. Obiekty, dzięki którym możemy zobaczyć, jak kiedyś ludzie żyli, funkcjonowali, przeżywali. Miejsca zapomniane, ale my będziemy je odkrywać na nowo. A która kamienica jest twoja ulubiona? Której historia najbardziej cię frapuje? Moją ulubioną kamienicą jest kamienica na Żeromskiego. Która na dawnej ulicy Żabiej. Tak, wysoka kamienica, która zawsze, kiedy po niej przejeżdżam, zastanawiam się, kto tam mieszka, kto tam mieszkał. A byłaś w środku kiedyś tam? Znaczy tylko na klatce schodowej. Także tu jest takie fajne, bo możemy dzięki temu projektowi nie tylko poznać historię samego budynku, ale ludzi, którzy w nim mieszkali. To, jak wyglądały podwórka, to jak ludzie spędzali swój wolny czas. I uświadomić sobie i wszystkim uczestnikom tego projektu, odbiorcom, jak dużo są warte zapomniane stare kamienice. Oczywiście, tak jak w projekcie Ziemia Obiecana, nie muszę dodać, że to będzie artystyczne podejście do historii. Do kogo tu kierujemy ten projekt i kiedy będziemy realizować warsztaty? Ten projekt jest skierowany do młodzieży. Warsztaty będą się odbywać w sierpniu i we wrześniu. Także sierpień, wrzesień będzie bogaty historycznie, ale i artystycznie. Zaplanowane są warsztaty historyczne, plastyczne, fotograficzne, warsztaty animacji, warsztaty literackie, bo efektem będzie wielkoformatowa wystawa, której towarzyszyć będzie broszura oraz animacja ukazująca te zapomniane kamienice, te, które jeszcze są, tych, których już nie ma. Animacja będzie się przeplatać z tym, co jest współcześnie. Także będzie to taka forma spaceru przez historię Radomską. Do udziału w niezwykłym projekcie Kamienice zapraszała Marta Renik. Jola, my musimy się pochwalić, bo tych projektów złożonych było bardzo, bardzo dużo. Tak, tak. Niektóre przeszły, niektóre nie przeszły, ale bardzo się cieszymy, bo naprawdę odsetek tych, które zostały w różnych instytucjach, bo ja tylko dodam, że projekty, o których mówiły dziewczyny, są finansowane przez Muzeum Historii Polski, projekt Patriotyzm Jutra, i stukaliśmy do różnych instytucji, wielu nam się uda. I to jeszcze nie wszystkie projekty, na rozstrzygnięcie których czekamy, ale mamy nadzieję, że wkrótce też będziemy mieli dla Państwa dobre informacje. Musimy dodać, że również udało się uzyskać dofinansowanie na projekt Muzeum Regionalnemu imienia Stanisława Sankowskiego w Radomsku i między innymi o tym za chwilę porozmawiamy z panią Agnieszką Podolską. Zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z Muzeum Regionalnym imienia Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Jest z nami przy telefonie Agnieszka Podolska, historyk, chociaż powinienem powiedzieć również strażak. Witamy, Agnieszko. Witam Państwa bardzo serdecznie. Miło mi, że do mnie dzisiaj dzwonicie. Chwalimy się uzyskanymi projektami, właściwie funduszami na realizację szalonych pomysłów, projektów. Muzeum również otrzymało dofinansowanie do projektu. Tak, oczywiście. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Bardzo nam zależało na tym dofinansowaniu i wreszcie dwa tygodnie temu sukces. Otrzymaliśmy dofinansowanie do wystawy jubileuszowej z Straży Pożarnej w Radomsku.
35 tysięcy, może nie jest to zawrotna kwota, ale na pewno taka, która pozwoli nam przygotować dla naszych mieszkańców, dla naszych strażaków, dla wszystkich, którzy odwiedzają muzeum, ciekawą wystawę dotyczącą właśnie Straży Pożarnej, bo w tym roku mija 140 lat, jak Straż Pożarna mieszkańców broni, chroni, pomaga i dba o bezpieczeństwo mienia, życia, zdrowia wszystkich, którzy zamieszkują teren. A nad wszystkimi czuwa święty Florian. Właśnie dlatego zapowiedzieliśmy ciebie, że rozmawiamy z strażakiem. Ja tylko dopytam, to będzie historia Straży Pożarnej Ochotniczej, tak? Tak, oczywiście ochotniczej, aczkolwiek tutaj czuwa nad całym tym projektem komendant powiatowy Straży Pożarnej w Radomsku Mariusz Wojcieszko, ponieważ zgodził się wspierać nas przede wszystkim wiedzą fachową, ale również i sprzętem i zdjęciami, ponieważ posiada w swoich zasobach w straży również kilka takich eksponatów, które warto pokazać, a o których być może mieszkańcy nawet nie wiedzą, że coś takiego posiadamy. Będzie wystawa dotyczyła głównie Ochotniczej Straży Pożarnej, bo ona była jako pierwsza tutaj w Radomsku. Natomiast oczywiście zaakcentujemy na wystawie również to, że od prawie 30 lat funkcjonuje zawodowa Straż Pożarna i ona już od tak wielu lat sprawuje jakby pieczę nad całością, a jedynie ochotnicze straże przejęły tutaj jakby wsparcie tej państwówki, tak? Bo Straż Państwowa jakby koordynuje wszystkie działania. A jaki jest plan? Kiedy wystawę będziemy mogli obejrzeć? Jubileusz typowo, no to jest październik, ale myśmy stwierdzili, że zrobimy ją wcześniej. Takim chyba dobrym okresem, żeby też pokazać coś nowego, to będzie początek wakacji, więc plan jest taki, żeby w pierwszym tygodniu lipca, nie chcę w tej chwili mówić daty, bo to są wszystko jeszcze przygotowania, ale szykujemy na pierwszy tydzień lipca otwarcie tej wystawy, tak żeby nasi właśnie odwiedzający, żeby osoby, które przybywają do miasta, do rodzin, żeby mogły ją lipiec, sierpień, wrzesień oglądać. Miała być wcześniej, no ale pandemia, tak? Więc tutaj stwierdziliśmy z szefową, że przygotowywanie dużej wystawy w okresie pandemii no troszeczkę nie spełniłoby naszego celu, bo wystawy są po to, żeby przychodzili mieszkańcy i żeby oni ich oglądali, bo muzeum nie żyje, jeśli nie ma odbiorców w postaci osób, które przychodzą odwiedzać. Oczywiście to tak jak my, jak Miejski Dom Kultury w Radomsku. Dokładnie, Agnieszko, tak. To może w tym momencie postawimy kropkę w tym temacie hasłem Dobrze. Nigdy nie zagaśnie. Zagaśnie. I przejdziemy właśnie do drugiego tematu. Jesteście już placówką otwartą, ale wam zazdrościmy. Bardzo mogą do was przychodzić zwiedzający i co zobaczą w Muzeum Regionalnym w Radomsku? My mamy same atrakcje tylko i wyłącznie, z tym, że no największą atrakcją, która była mocno wyczekiwana, przyjechała 2 tygodnie i nas niestety znów zamknięto, to Świat Toruńskiego Piernika, wystawa połączona z warsztatami, na których sami wykonujemy jako zwiedzający piernik. Wyrabiamy, wypiekamy i w trakcie poznajemy historię i przypraw, które przybyły, i samego piernika i po części również historię miasta, w którym jakby piernik się narodził, czyli Torunia. To jest taka największa atrakcja, chociaż drugą atrakcją jest interaktywna wystawa, która przyjechała z Krakowa, doświadczalnia. Nie jest to typowa wystawa, bo zwykle to się kojarzy wszystkim, że tylko można patrzeć, nie dotykać. Tak, broń Boże, jest odwrotnie, nie dotykać. A tu jest właśnie odwrotnie i tutaj największą frajdę mają najmłodsi, jak przychodzą, ponieważ na doświadczalni trzeba absolutnie wszystko dotknąć, zobaczyć, obejrzeć, nawet przełożyć, narysować coś, przesunąć, czyli nie jak w muzeum, zupełnie inaczej. Gorąco i serdecznie polecamy wizytę w Muzeum Regionalnym imienia Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Ja powiem szczerze, byłem, pierniki kosztowałem,
pyszne, pyszne. A zapraszamy nawet, ponownie. Nawet, oczywiście, chętnie skorzystam. Nawet musimy powiedzieć, prawda, Jolu, że zapatrzeni w waszą wystawę podczas Wielkiej Majówki, też w trakcie programu Kultura tak, ma głos. Zrobiliśmy piernik. Tak, zrobiliśmy piernik. A był smaczny, no, z jagodową babeczką. Był smaczny. Drużbicki, bardziej drużbicki nawet. Tak, ale... tak. Polecamy, jeżeli ktoś z państwa nie oglądał, to zapraszamy na naszą stronę www.kulturamagłos.pl bez polskich znaków i tam wszystkie odcinki naszego programu. A ja do muzeum zapraszam serdecznie. Na wystawy również stałe i czasowe. Odwiedzimy, dziękujemy bardzo. Zapraszamy, naszym gościem była Agnieszka Podolska, strażak historyk Muzeum Regionalnego imienia Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, było mi miło. Hello everyone. Dziś porozmawiamy o maturze. Wiem, że poprzednio obiecałem, że będzie o pamięci, jednak zapomniałem o maturzystach, więc sprawy, jak widać, coraz słabszej pamięci omówimy za tydzień. Dziś natomiast omówimy kwestię matury. A właściwie w jaki sposób po angielsku nazywać maturę i oczywiście maturzystów. Dla części z państwa jasne jest zapewne, że w języku angielskim istnieje słowo major. Nie ma ono jednak nic wspólnego z polską maturą. Słowo major oznacza przymiotnik dojrzały lub czasownik dojrzewać. Przykład. I think this is a very major decision. To bardzo dojrzała decyzja, powiemy do osoby, która postanowiła zdawać maturę. Słowo matura jest zatem polską nazwą własną, jak z każdą tego typu możemy jej użyć do obcokrajowca jedynie wtedy, gdy wyjaśnimy rozmówcy, o co chodzi. The major exam is a Polish state examination. Ale tak naprawdę the matura exam is a Polish state examination. Egzamin maturalny jest polskim egzaminem państwowym. W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem polskiej matury są tak zwane egzaminy secondary school leaving examinations. Zwykle składają się one z trzech lub czterech przedmiotów. Potocznie nazywa się je po prostu school leaving exams lub A-levels, advanced level. One day to school leaving exams in California, here I come. Za jeden dzień matura i witaj, California. I'm sure you will pass your exam A-level. Jestem przekonany, że zdasz maturę z angielskiego. W Polsce można też zdać maturę międzynarodową, International Baccalaureate, IB, która jest traktowana jako równorzędny egzamin angielskiego, A-levels. International Baccalaureate, IB in English, for free. Na dzisiaj to wszystko. Maturzystom życzymy połamania piór i zdecydowanie lepszej pamięci niż ma lektor. W przyszłym tygodniu na pewno porozmawiamy na ten temat. Dziękując za spotkanie, kłaniam się państwu nisko. Dominik Żulicki, Profe Studio Radomsko. Do usłyszenia się z państwem wkrótce. Mówią o sobie, że lubią rzeczy ciężkie, przeszywające mgliste. Pola, wokalistka, pianistka, kompozytorka i autorka tekstów w zespole Dzikość i Czysta Energia. Adam, gitarzysta i kompozytor, uosobienie równowagi i skupienia. Razem tworzą organizm, tworzą symbiozę, która wyraża się w ich muzyce. Polecam państwu rozmowę z Polą Chobot i Adamem Baranem na profilu i stronie powiatu radomszańskiego radomszański.pl. Za oknem wiosna, a my przewrotnie. Dzisiejszy program kończymy jesiennie. Pola Chobot i Adam Baran, Kurz. Do usłyszenia za tydzień. Sam skórę, palto pełne pyłu brąz. Na jesień się rozbiorę w końcu z cudzych brudnych słów. Na jesień
jesień zrzucam skórę, szoruję każdy kąt i bok. Oczyszczam z cudzych spojrzeń, co kradną moją moc. Cały ten kurz, to wsysam go do płuc, pochodzi z waszych ust. Cały ten kurz, i ledwo dysząc, strumień z bólu jęk, pocieram boli łez. Cały ten kurz, to wsysam go do płuc, pochodzi z waszych ust. Cały ten kurz, i ledwo dysząc, strumień z bólu jęk, pocieram boli łez. Pochodzi z waszych ust, cały ten kurz, i ledwo dyszę.